Przepiszemy na kolejki i dodamy indeksy na bazie i jakoś to będzie. Cześć, ja mam na imię Marek i dzisiaj powiem Ci, dlaczego przed zabraniem się za optymalizację warto najpierw co nieco sprawdzić, co nieco monitorować i przekonać się, co faktycznie jest problemem. Jeżeli pracujesz z aplikacjami, które są udostępniane użytkownikom, czyli pewnie mają jakiś interfejs, są używane przez osoby na przykład mniej techniczne, czy po prostu będące w innych działach, to być może nieraz spotkałeś się z takim zgłoszeniem, że aplikacja wolno działa, albo jakiś raport wolno się generuje. I co wtedy robimy? No, jest taka pokusa, żeby od razu właśnie pobiec, założyć jakiś indeks na bazie, albo być może wtedy zespół mówi, a mówiliśmy, mamy dodać kolejki, mikroserwisy i dopiero wtedy będzie aplikacja działała dobrze. Ale to nieprawda, bo może się okazać, że problem jest zupełnie gdzie indziej. Tylko skąd mamy to wiedzieć? Ano, mamy to wiedzieć z użycia takiego narzędzia, jakim jest Profiler. Mamy to też wiedzieć chociażby z monitoringu, jaki założyliśmy na naszą aplikację, bo oczywiście założyliśmy, prawda? Ponieważ jest duża szansa na to, że problem, którego szukamy, jest zupełnie gdzie indziej, niż byśmy się go spodziewali. Bo na przykład może się okazać, że my planujemy założyć jakiś indeks na bazie. Być może planujemy jakoś pozmieniać strukturę widoku, a problemem może być na przykład to, że chociażby wysyłamy za dużo danych, a użytkownicy mają wolne połączenia z internetem i przez to odbierają te dane bardzo powoli i być może właśnie zmniejszenie ilości danych do tych niezbędnych albo podzielenie ich na jakieś porcje, tak żeby użytkownicy mogli je widzieć w trakcie ładowania kolejnych porcji, będzie właśnie tym, co rozwiąże nasz problem. Albo, co też często się zdarza właśnie znowu z bazą danych, często gdzieś nam myśli uciekają w stronę jakichś indeksów czy tym podobnych rzeczy, a okazuje się, że nagle czytamy całą bazę przy jednym zapytaniu. Robimy jakąś pętlę, która przeszukuje wszystkie dane niezależnie od tego, czego szukamy i jak dużo tych danych potrzebujemy. Zresztą sam miałem taką sytuację, gdzie w aplikacji właśnie przypadkiem dodałem takie zapytanie, które wyciągało naprawdę setki tysięcy danych tylko dlatego, że gdzieś mój model został niepoprawnie zaprojektowany, niepoprawnie użyty. Ale to była taka aplikacja poboczna, więc nie było dużego problemu z tym. Znowu też miałem taki przypadek, kiedy optymalizowałem aplikację dla jednego z klientów i to było ładowanie pewnych plików, więc pierwsza myśl, która gdzieś tam się pojawiała, która też wychodziła mniej więcej w rozmowach z innymi osobami, które przy tym pracowały, to być może tutaj wykorzystanie wątków było niepoprawne, zbyt mało było wykorzystane mocy procesora, więc pierwsza myśl właśnie powędrowała w tym kierunku. Gdzieś tam już szukałem miejsca, gdzie by tutaj nowy wątek dodać, ale ostatecznie zapiąłem Profiler, nawet taki najprostszy, wbudowany w Visual Studio i okazało się, że jest takie miejsce, w którym są wyszukiwane pewne punkty o współrzędnych X i Y i te punkty były unikatowe, ale to wszystko było nie dość, że robione w pętli dla każdego z elementów, dla którego szukamy punktu, to za każdym razem była używana funkcja Find na tej liście dostępnych punktów, która oczywiście przechodzi po wszystkich elementach i sprawdza je po kolei. I okazało się, że wystarczyło tutaj dodać jakąś hashmapę zamiast tej listy i nagle czas przetwarzania tych plików zmalał prawie o połowę w niektórych przypadkach, więc wystarczyło uruchomić Profiler, zobaczyć w którym miejscu tracimy najwięcej czasu, która funkcja zajmuje najwięcej czasu i w ten sposób nakierować się na rozwiązanie, albo przynajmniej na miejsce, w którym powinniśmy intensywnie poszukiwać problemu. Tak samo jeżeli chodzi o grubsze sprawy, czyli na przykład architekturę, bo mamy takie myślenie, zaczynając jakiś system, że no, żeby było optymalnie, to musi być właśnie dużo mikroserwisów, muszą być jakieś kolejki, baza NoSQL-owa koniecznie. Tylko dlaczego? Są sytuacje, kiedy faktycznie takie rozwiązania się sprawdzają, ale jest duża szansa, że nasz projekt wcale nie będzie miał na tyle użytkowników, żeby jeden mikroserwis sobie z nimi nie poradził, a co dopiero rozbijanie ich na wiele osobnych instancji. I może się okazać, że chcąc zoptymalizować architekturę poprzez wprowadzenie właśnie jakiegoś podziału, jakiejś komunikacji asynchronicznej, tak naprawdę wszystko zwolniliśmy, bo naszym wąskim gardłem wcale nie było to, w jaki sposób architektura jest zaprojektowana, ale było to, w jaki sposób na przykład dane przetwarzamy. I tutaj, jeżeli byśmy taką aplikację monitorowali, czyli napisalibyśmy jakąś najprostszą wersję, która oczywiście spełnia wszystkie założenia, jest zgodna ze sztuką i ewentualnie gotowa na pewne modyfikacje, to być może byśmy się przekonali, że tych użytkowników może nie jest zbyt dużo, bo na przykład korzysta z tej aplikacji
parę set, parę tysięcy osób, ale na przykład każdy z nich obrabia naprawdę masę danych, tak? Przykładowo każdy z tych użytkowników generuje jakieś ciężkie raporty i to generowanie tych raportów być może warto jakoś zoptymalizować, być może faktycznie gdzieś tam jakieś indeksy pododawać, być może zmienić strukturę w bazie, albo na przykład te raporty generować z jakimś wyprzedzeniem, bo chociażby z wykresów, które mamy z monitoringu wynika, że te raporty zawsze są generowane w ostatni dzień miesiąca i wtedy być może warto je przygotowywać zawczasu, czy w jakiś sposób się przygotować na to, że w tym dniu będzie większe zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o ich generowanie, tworzenie. Ale jeżeli nie monitorujemy aplikacji, nie uruchamiamy profilera, nie analizujemy tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego systemu, to nie mamy szans dowiedzieć się, gdzie jest faktycznie problem. Będziemy zawsze tylko mówić, że wydaje mi się, że tam jest problem, wydaje mi się, że ta funkcja jest wolna, wydaje mi się, że tutaj brakuje na przykład asynchroniczności, albo wydaje mi się, że tutaj indeks by się przydał. Ale bez twardych danych, bez wyników z profilera, bez wyników z monitoringu, który na przykład pokazuje czas odpowiedzi dla każdego zapytania, czy jakiś średni czas odpowiedzi dla zapytań, albo na przykład ilość przesyłanych danych między użytkownikiem i aplikacją, albo aplikacją a bazą danych, no bez tego ciężko będzie powiedzieć, co faktycznie jest problemem, bo być może ten problem jest zupełnie gdzieś indziej. Dlatego jeżeli myślisz o optymalizacji i dostajesz takie zgłoszenie, że coś działa wolno, to przede wszystkim monitoruj, co się dzieje i przynajmniej zapoznaj się z takim narzędziem jak Profiler, nawet ten podstawowy wbudowany chociażby w Visual Studio, nie mówiąc o zewnętrznych narzędziach, które być może są płatne, ale na pewno dostarczą jeszcze więcej lepszych danych. Ale naprawdę nawet te darmowe, najprostsze wbudowane w nasze IDE są świetne na początek i pozwalają dużo rzeczy odnaleźć. Tak samo po stronie frontendu może się okazać, że właśnie wcale nie potrzebujemy na przykład usuwać jakichś elementów, bo wydaje nam się, że jest ich za dużo i urządzenie użytkownika nie daje rady. Być może właśnie chodzi o to, że połączenie jest zbyt wolne i warto je inaczej zorganizować i wtedy użytkownik będzie na przykład te dane widział szybciej, przynajmniej w jakiejś części i już to poczucie szybkości działania będzie zupełnie inne. Albo znowu może się okazać, że na przykład tych danych wysyłamy stosunkowo niewiele, ale są bardzo intensywnie przetwarzane po stronie frontendu i wtedy też znowu inne kroki podejmiemy, żeby sobie z tym poradzić. Ale to wszystko możemy zrobić dopiero wtedy, kiedy dostaniemy twarde dowody na to, kto jest winowajcą, w którym miejscu mamy zepsute i dopiero kiedy przeanalizujemy właśnie jakieś wyniki, benchmarki dla naszej aplikacji, dopiero będziemy mogli stwierdzić, gdzie szukać problemu. Sam się tego aktualnie uczę. Nie mogę powiedzieć, że jestem ekspertem, jeżeli chodzi o performance. Tak naprawdę dopiero szukam jakichś rozwiązań, uczę się tych wszystkich narzędzi, patrzę, w jaki sposób można na przykład monitorować aplikację. Na pewno będę dalej szedł w tym kierunku, bo jest to ciekawe zagadnienie i takie inne spojrzenie na nasz kod, bo może się właśnie okazać, że wszystkie nasze założenia, które sobie przyjęliśmy, wszystkie nasze wydaje mi się, są błędne, bo może się okazać, że użytkownicy korzystają z aplikacji w zupełnie inny sposób i zupełnie w innym miejscu jest ten punkt, na którym powinniśmy się skupić. I dopiero wtedy możemy faktycznie efektywnie wykorzystać nasz czas pracy do tego, żeby na przykład w tym jednym miejscu ugrać 50% czasu przetwarzania tylko dlatego, że znaleźliśmy ten odpowiedni punkt. Bo może się okazać, że poświęcimy na przykład cały sprint na optymalizację, zoptymalizujemy zapytania, zoptymalizujemy frontend, ale na koniec się okaże, że ugraliśmy 10% czasu zapytania, a pozostały problem, największy problem leżał zupełnie gdzieś indziej, bo na przykład właśnie leżał w tym, że wysyłaliśmy zbyt dużo danych, które niekoniecznie były nam potrzebne. Także kiedy będziesz myślał o optymalizacji i na przykład usłyszysz albo zobaczysz, że aplikacja działa wolniej, to przede wszystkim monitoruj i używaj Profilera. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. Jak zawsze będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę i subskrypcję pod tym filmem. Podziel się też w komentarzu swoimi doświadczeniami z optymalizowaniem aplikacji i reagowaniem na tego typu zgłoszenia, bo wydaje mi się, że jest to dalej temat, który dla wielu zespołów jeszcze jest takim tematem tabu i bardzo działają po omacku, ale być może u Ciebie jest inaczej i macie duże doświadczenie w tym temacie. Również w opisie pod tym filmem znajdziesz linki do mojego bloga, fanpage'a na Facebooku i Patronite'a, na które Cię również bardzo serdecznie zapraszam. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego razu. Cześć!